festiwal miał być takim, takim wyniesieniem krasnoludka, oderwaniem go od tej ziemi, o może tak właśnie, oderwaniem od ziemi, na ziemi Kosów również stoi, ale wyciągnięciem z Krasnali idei bardziej, idei cała, która za tym stała, jaka idea stała, Kosów jest głupim miastem, szalonym, pełnym wariackich pomysłów, wmawiamy wszystkim, że mamy metro, choć nie mamy, wmawiamy wszystkim, że mamy krasnoludki, wierzymy w te krasnoludki, wierzymy w to metro. Ze względu na to, że tych krasnali jest tak bardzo dużo we Wrocławiu, postanowiliśmy zrobić święto krasnali i zawsze w okolicach drugiego weekendu września mamy wielką imprezę krasnalową. Jest ona skierowana zarówno do dzieci, jak i do dorosłych. Są to dwa dni wspólnej zabawy z krasnalami, jest mnóstwo warsztatów, jest gra miejska, także naprawdę bardzo dużo atrakcji. Dla 15 osób za każdym razem, a dla dzieciaków od 6 do 10. Staramy się, żeby ten festiwal był tematyczny w tym roku, ze względu na to, że Wrocław jest europejską stolicą kultury. Również festiwal krasnali był poświęcony kulturze. Mieliśmy poranek literatury europejskiej, było dużo warsztatów kulturalnych, także w ubiegłym roku festiwal był typowo kulinarny, były warsztaty kulinarne, spotkanie z dietetykiem, także naprawdę co roku jest coś nowego, coś fajnego i coś ciekawego. Na początku rzeczywiście festiwal krasnali, jak i wszystkie imprezy, wydarzenia związane z krasnalami były skierowane do mieszkańców. Później poszerzyliśmy i rzeczywiście mamy bardzo dużo turystów. Obecnie w trakcie festiwalu mamy konkurs dla szkół i przedszkoli. Mamy bardzo dużo szkół z Dolnego Śląska i nie tylko. No i sami uczestnicy festiwalu przyjeżdżają do nas z Gdańska, Poznania, Katowic, Warszawy. Do tej pory część piątkowa tak była skierowana do szkół, w sobota była skierowana do rodzin z dziećmi, natomiast wieczór sobotni był skierowany typowo do dorosłych, były występy kabaretowe. W tym roku rzeczywiście nie było tego wieczoru kabaretowego, ale w przyszłym roku powracamy do tego pomysłu. Także naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Tak, no pomysł był jakby taką naturalną konsekwencją szukania, inaczej tworzenia symbolu Wrocławia, tworzenia krasnoludka jako symbolu Wrocławia. Szukaliśmy wszelkich pomysłów na to, jak ten symbol wypromować. I w naturalny sposób, no poza różnymi szalonymi pomysłami, o których tam już gdzieś opowiadałem, powstał pomysł na festiwal krasnoludzki. On był trochę inspirowany takimi rzeczami i festiwalami, które się gdzieś tam wynajdywaliśmy w sieci. Nawet już w tej chwili nie pamiętam, gdzie to było, ale był gdzieś festiwal olbrzymów na przykład. Szukaliśmy po prostu pomysłu na duże wydarzenie, które mogłoby ciągnąć całą ideę krasnoludzką w takim też bardziej wymiarze, no, nie tylko dziecięcym, czy takim no, trochę powiedzmy no, figurkowym, takim prostym, ale też takim bardziej ideologicznym, o może tak, no. I wymyśliliśmy, to miało się na początku nazywać krasnoludyczne spotkania we Wrocławiu, czy miało łączyć sobie krasnoludki z zabawą, ale też miało być festiwalem małych form przy okazji, czyli to oczywiście było w fazie inkubacyjnej, więc jakby sama nazwa nie jest do końca na razie jeszcze zamknięta czy określona. W każdym razie no, była taka idea, żeby to były krasnoludyczne spotkania i żeby to był festiwal małych form i co za tym idzie, żeby to było wydarzenie, podczas którego prezentują się twórcy robiący rzeczy małe, ale a małe co to znaczy? No nie wiem, filmy krótkometrażowe, wszelkie miniatury, karykatury, jeżeli będzie festiwal kabaretowy, no bo wiadomo, że to w jakiś sposób mnie tam dotyczyło, to że to będzie festiwal jednego sketchu, do tego miały dochodzić parady, właśnie parada, coś inspirowanego paradą olbrzymów, chcieliśmy zrobić taką paradę wielkich przedmiotów przeskalowane, żebyśmy czuli jak krasnoludki. Był też pomysł, żeby właśnie postawić 300-400 gipsowych krasnali w nocy, które protestują przeciwko, już nie pamiętam przeciwko czemu miały protestować, szczerze mówiąc, prawdopodobnie miały protestować przeciwko osadzaniu tych krasnali, przytwierdzaniu ich do ziemi w mieście. Krasnale są z nami?
jakoś 200% normy wykonałaś. Złoty dom? Na bogato tu jest. Oj, na bogato, pięknie. Ta kolumna, jak ona się nazywa? No i super, o to właśnie chodzi. Z czego nie tylko pan, a też pani.